Urodzona w Polsce, wychowana w wierze katolickiej, na 20 lat wyjechała do Szwecji. W środowisku protestanckim jednak ustrzegła swojej wiary. Po powrocie ze Szwecji do Polski objęła zaszczytną funkcję starszej bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. I tutaj z serca duchowego Polski, z Jasnej Góry, od 20 lat promuje zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Pani Maria Emanuela Dziemian. Witam. Czy widzi Pani zmiany w Kościele katolickim w Polsce przed Pani wyjazdem do Szwecji i po powrocie? Tak. Myślę, że jest dużo zmian. Dlatego, że jak ja wyjeżdżałam, zresztą przyjeżdżałam jako bardzo młoda osoba, może nie tak do końca byłam aż tak bardzo zaangażowana, czy jak to mówią, kościółkowa, tak po prostu tam. Sobie żyłam, miałam blisko mój kościół i to, co trzeba było jako katolik, to się robiło, czyli praktykowało swoją wiarę, ale on był jednolity. To zawsze ja nie wiedziałam, no wiedziałam, że są Jehowi, nie, świadkowie, ale tak więcej to nic nie było takiego, żeby jakieś tam, czy baptyści jacyś się tutaj promowali, czy jacyś przynajmniej w moim środowisku, czy jakieś tam wspólnoty no, odnowowe, nieodnowowe, no, różne takie rzeczy nie było. To czy teraz wiemy, że Mormoni są gdzieś pod Warszawą, budują całe osiedla, żeby się przenieść tutaj do naszej Polski. Więc takie rzeczy nie było, takie jakieś, tak nie był tak Kościół podzielony, czy społeczeństwo nawet, już nie mówię o sam Kościół, ale społeczeństwo. Bo dzisiaj to mamy, że w jednej rodzinie mogą do różnych wspólnot Kościoła katolickiego należeć, albo jeszcze może być tak, że różne wspólnoty Kościoła, plus jeszcze ktoś, kto jest poza Kościołem, zupełnie w innej opcji, bo ten uprawia medytacje transcendentalne, jogę i to wszystko, ten będzie w jakichś uzielonoświątkowców, no bo tam jest więcej Ducha Świętego, no i to się tak jakby się posiadkowało się to społeczeństwo, ale też i Kościół. Ja uważam, że tamten Kościół w mojej młodości był bardziej jednolity i byli księża, byli biskupi, a o innych rzeczach nie wiedziałam, byli zakonnicy, zakonnice. I się to wszystko skupiało wokół tego, nie? Czy to było efektem takiej zaradności hierarchii kościelnej, która widząc niekorzystne nowinki potrafiła je zatamować, czy po prostu one nie napływały w tamtych czasach do kościoła? Ja myślę, że to nie ma nic z hierarchią do czynienia. Myślę, że otwarcie granic Polski spowodowało, że zaczęli ludzie, nawet ci Polacy, którzy byli za granicą, zaczęli przyjmować różne rzeczy i przynosić z sobą do Polski, ale też i celowe nastawienie na to, że wszystkie sekty nagle jakby zobaczyły nowy teren, który trzeba zagospodarować, nie? Wszystkie odmiany frakcji. No i diabeł wie, co robi, bo jeżeli osłabi naród Maryi, a jest powiedziane, że niewiasta obleczona w słońce zmiażdży mu głowę, on będzie czyhał na jej piętę. Czyli naród Maryi ma zmiażdżyć jemu głowę, a my jesteśmy narodem bardzo maryjnym. No to ja mówię, że diabeł już nie chce mieć tych, co ma, tylko tych, co nie ma. A Kościół, jakby nie patrzeć, Kościół w Polsce jest Kościołem prężnym. Czy on może się gdzieś tam pogubić, on może gdzieś tam coś odejść, ale Matka Boża zawsze jest i tym Kościołem jakoś kieruje, tym bardziej, że nie możemy zapominać, że dwa razy do roku to na Jasną Górę przyjeżdża Episkopat Polski, zawierza Matce Bożej ten Polskę, naród, ziemię, to wszystko. Także tutaj ja myślę, że nawet niektórzy nie zdawali sobie sprawy, że kiedy padnie komunizm, to będzie napaść na Polskę z różnych części świata, żeby nas rozszarpać i poćwiartkować. Nie wiem, czy Kościół się do końca na to przygotował. Więc, bo to ja pamiętam, jak ja mieszkałam za granicą, to wszyscy czekali później, czekali wszyscy, jak Jan Paweł II odejdzie, zobaczymy, czy przetrwa ta wiara w Kościele polskim. Czy Kościół się ostoi? Co będzie z nim? Takie były pytania za granicą. Bo na razie to macie Jana Pawła, nie? Było tak. A zobaczymy, co będzie po. Także ja myślę, że tutaj już Kościół jakoś ten szok przeżył. Teraz jest to, że musi się zmierzyć z tymi problemami, które weszły
przez te różne wspólnoty i przez te różne praktyki, czy nawet wręcz okultystyczne rzeczy, jakie się wkradły na teren Polski. Tak mogły dziękować, że nie mamy czegoś takiego jak kościoły szatana. Co w Szwecji mamy trzy odmiany. Na przykład były i są. Także Bogu dziękować, że jeszcze nie doszło do takiej demokracji i liberalizacji naszego systemu, naszego państwa, że mielibyśmy świątynie stricte dane ku czci złego ducha. Czy będąc w Szwecji, albo już może po przyjeździe, spotkała się pani z jakimiś elementami nurtu Toronto Blessing? A tak. Toronto Blessing jest to takie bardzo niebezpieczne zjawisko, które już mamy, wiemy w tym, już protestanci sami to rozgryźli, bo są takie, można sobie obejrzeć dwie części, kundalini w kościele protestanckim i sami to już rozgryźli. I mam wrażenie, że niektórzy już tutaj nawet promują, są osoby promowane, czy jak gdyby zaakceptowane w naszym kościele, które przeszły takie inicjacje, czy jak to nazywa się, namaszczenia. I są to osoby, które no, ponoć Duchem Świętym, no, uzdrowienia, różne rzeczy się dzieją. No, myślę, że jest to coś, co powinien Kościół Polski nasz rozważyć, czy są niebezpieczeństwa, czy nie. Tylko, że ja spotkałam takich dużo w Szwecji, nie? Które wspólnot, które powstały jak gdyby z tego nurtu, już powstały wspólnoty, uzdrowienia, uwolnienia, takie rzeczy. Więc myślę, że to jest, no zresztą wiele, bardzo dużo rzeczy wchodzi do Polski, weszło. Kiedy ten mur berliński padł, to nie tylko mur berliński padł w sensie muru, ale spadły też, otwarte zostały granice dla wszystkich, którzy chcą tu przyjść i nas podzielić, rozszarpać jako jedną wspólnotę katolicką na różne sekty, odmiany. No i weszło, i to Toronto weszło, i odnowa, która przecież ma korzenie zielonoświątkowca, ale dzięki roztropności Kościoła to nasi księża katolicy to przyjęli i tak zrobili, że mamy teraz katolicką odnowę w Duchu Świętym, że nawet pisze się teraz już katolicka odnowa w Duchu Świętym. I weszło też dużo jogi, tego wschodniego różnego, także tu jest bardzo taki kocioł w tej chwili w Polsce, nie? I to jest bardzo niebezpieczne i trzeba mieć bardzo dużo roztropności, tym bardziej trzeba nie zapominać o tej, ja uważam, wielkiej tragedii, jaka się dokonała, że byli już wcześniej, mieliśmy Harisa Kaszpirowskiego, którzy też uzdrawiali, leczyli różnymi mocami, nie do końca Pana Boga, mam wrażenie. Jakie owoce obserwowała pani w tych odłączonych grupach protestanckich wywodzących się z nurtu Toronto Blessing? Ja mieszkałam dosyć daleko na północy, więc do nas nie docierały takie nowinki. Ani w kościele katolickim, bo się zatrzymaliśmy jakieś 30 lat, 40 do tyłu, tradycyjnie msza, modły i tak dalej. Tak samo i dla mnie był wielki szok, jak wróciłam do Polski, czy bo ja znam pewne te rzeczy z Toronto, Blessing, z tej wspólnot protestanckich uzdrawiających, gdzie cały czas tam modlili się o wylanie jakiegoś ducha, gdzie padali ludzie, gdzie no, mdleli, no, różne rzeczy się, gdzie językami ponoć mówili, ale to były bardzo dziwne zjawiska. Dla mnie to było bardzo obce, nie? I dla mnie, jak ja przyjechałam później do Polski, zobaczyłam, że różne takie dziwne rzeczy się w moim kościele dzieją, to był szok, że takie rzeczy się dzieją, bo ja może jestem jakoś byłam chroniona, może między innymi się przez Matkę Bożą, bo nie zostało mi to dane, że jakoś tam inną drogą szłam, nie? W kościele. W każdym razie wiem, że no i były jakieś dręczenia i to już nie tam nie tyle w Szwecji, co w Polsce i dręczenia jakieś nawet dochodzi do opętań może dojść, jakieś zjawiska dziwnych zachowań, bo to się widziało. A poza tym ci ludzie coraz bardziej jakby stawali się, że tylko, tak jak człowiek może w buddyzmie mantrować i się rozwijać, to tylko ta forma cały czas tych nadzwyczajności, tego uzdrowienia, wyleczenia, tego czegoś specjalnego od Pana Boga, czyli Pan Bóg jest jakby kumpel, którego bez przerwy się prosi i bez przerwy będzie spędził moje życzenia, nie tak jak my mamy, że według woli Jego. No i to widziałam taką jakbym powiedziała, w pewnym sensie dewiację już religijną, nie? Takie dziwne zjawisko.
Jaką drogę rozwoju duchowego rekomenduje Pani dla grup charyzmatycznych, które odpłynęły od bezpiecznej drogi katolickiej i zaczęły czerpać z bardzo wątpliwych źródeł duchowych? Według mnie to oczywiście zawsze Maryja, ale też jej niepokalane serce Maryi, bo ona, nawet jeżeli gdzieś tam odpływamy, gdzieś tam chodzimy po bezdrożach naszej wiary, gdzieś tam się coś nam, gdzieś zły duch dostał do nas dostęp, to ona wyprostuje, bo i pamiętam, że w ubiegłym roku 24 wspólnoty odnowy w Duchu Świętym w Gorzowie Wielkopolskim zawierzyło się niepokalanym sercu Maryi. Także zachęcam wszystkich, żeby tak dla bezpieczeństwa, nie zawsze wszystkie wspólnoty mają też księży, bo tu też trzeba pamiętać, tylko są liderzy. A liderzy to tak różnie może być, więc żeby być bezpiecznym dla siebie samego, jeżeli prowadzę taką grupę, ale i dla tych, za których odpowiadam, to zachęcam do zawierzenia się niepokalanym sercu Maryi, bo to jest najbezpieczniejsza taka droga dzisiaj, myślę, nawet też dla rozwoju duchowego, nie? W katolickich księgarniach można spotkać bardzo wiele pozycji autorów protestanckich. Czy będąc w Szwecji, w państwie protestanckim, widziała Pani pozycje katolickie w księgarniach właśnie protestanckich? Nie, oni nie przyjmują, zresztą ani w Szwecji, ani w Polsce się nie spotka tego. Ja uważam, że jest to bardzo niebezpieczne dla życia duchowego. Dlatego, że ja, żeby przeżyć tam jednak 20 lat w tej Szwecji i nie stracić mojej wiary, wierności mojemu kościołowi, jakim jest Kościół katolicki i ten, którego do istnienia powołał Pan Jezus, czyli jedyny prawdziwy według mnie Kościół, bo Pan Jezus powiedział, że na skalę zbuduje swój Kościół, czyli tam, gdzie jest papież, tam jest jego Kościół, to musiałam się bardzo pilnować. Musiałam się ja i my wszyscy katolicy bardzo pilnować, żeby nie zejść właśnie w takie, w tą, bo oni mają i są bardzo aktywni protestanci, jeżeli chodzi o śpiewy, o takie spotykanie się, picie kawy, herbatki po tych swoich nabożeństwach, książki, to wszystko. No oni są bardzo w tym aktywni, bardzo dużo dają propozycji, nie? To jednak trzeba było mieć u nas, trzeba było wywalczyć sobie i zawsze starać się, żeby być jednak to, co jest w duchu katolickim. Bo jest w Piśmie Świętym napisane, że jeżeli przyjdą wam głosić Ewangelię, ale nie w naszym duchu, nie słuchajcie. Czyli w duchu Kościoła katolickiego, bo u nas jest duch prawdy w Kościele katolickim. To jest Kościół odłączony, to jest Kościół zdeformowany już w tej chwili. Protestancki, tak, o protestanckim ja mówię. Oni poza Pismem Świętym i chrztem to nic nie mają. Jeszcze jak przychodzili do mnie nawracać, to nie był problem. Ja zawsze mówiłam, że ja przejdę na waszą wiarę, jak jest lepsza od mojej. No, to biznes to jest biznes, ale w życiu duchowym trzeba zrobić dobry biznes. Pan Jezus powiedział, jako gwałtownicy zdobędą niebo. No więc kiedy zaczęliśmy rozmawiać, co ty masz? Czy masz w kościele ten sakrament, najświętszy sakrament? Nie masz. Czy masz sakrament namaszczenia chorych, małżeństwa i wymienia wszystkie nasze sakramenty? No nie ma. No to się pytam, czy masz świętych? Też nie ma. A czy masz Matkę Bożą? Absolutnie nie ma. To było najważniejsze, że nie ma. No i co się okazuje, że ja mówię, no jak nie masz, ja mówię, na ile lat ma ten twój kościół, nie? No bo 1,50, 80, 100, 300, 400, zależy jaka tam odmiana i frakcja protestancka. Ja mówię, no widzisz, ale mój kościół ma 2000 lat. Więc ja bym zrobiła bardzo zły biznes na tym, więc widzisz, mi się po prostu nie opłaca, nie? Także jeżeli chodzi o te pozycje, te protestanckie, ja jestem bardzo przeciwna, dlatego że każdy, kto kupuje protestancką książkę, musi być świadom, że wspiera ewangelizację protestancką, czy w Polsce, czy na świecie, żeby rozrastał się ich kościół protestancki. W czym Pani upatruje sukces tych publikacji protestanckich, że one tak, że spotykają się one z takim odbiorem u nas katolików? Myślę, że jest to jakaś naiwność ze strony nawet kapłanów, bo wiem, że są kapłani, którzy promują, wożą z sobą te książki, sprzedają.
I w tej chwili przez ten ruch charyzmatyczny, który jest w Kościele katolickim, gdzie się cały czas wyczekuje jakiejś nadzwyczajności od Pana Boga, i kiedy się pojawia taka protestancka pozycja o jakimś uzdrowieniu, jakimś Pan Jezus do kogoś coś mówi, to ludzie jak gdyby szukając tych nadzwyczajności, tych wyjątkowości, to odchodzą od naszej sprawdzonej takiej klasyki mistycyzmu, jaką mamy, czy Wielka Teresa z Awila, czy Jan od Krzyża, czy jeszcze inni święci, to nie czytają o swoich świętych, gdzie mają bardzo dobry ojciec Pio listy, czy Matka Teresa z Kalkuty. To są nasi święci, których Kościół już sprawdził ich świętość życia. Sprawdził jest też ich przesłanie, ich duchowość jest też przez Kościół przebadana, a przyjmują coś, ktoś od kogoś, jakaś protestantka rozmawia z jakimś Panem Jezusem. To nie jest problem, bo jeżeli ktoś był na jakimś okultyzmie, to może mieć rozmowy nie do końca z naszym Panem Jezusem, którego my mamy w Kościele. I dlatego jest to bardzo nierozważne, bo nikt tam ich nie sprawdził. Z jakiego źródła mają jakieś przekazy, jakieś słowa, jakieś nauki nawet, nie? No ale też się teraz taka zrobiła moda, poza tym tak jakoś mało odpowiedzialnie ludzie nie wchodzą głębiej. Jest jakaś fascynacja czymś z zewnątrz, a nie doceniają swojego. I myślę, że też jest mało promocji naszej katolickiej, jakby powiedzieć, no, świętych, biografii czy dzienników duchowych. Tego bogactwa, który mamy, który my dysponujemy. No i teraz się wszyscy zachwycają czymś z zewnątrz. Ja absolutnie nie. Ja mam takiego, nie wiem, mam taki dar czy taką uciążliwość, by ktoś powiedział, że ja niekiedy otworzę książkę i zacznę czytać zdania i po zdaniach wiem, że to jest protestant. Dlatego, że oni mają inny sposób myślenia, inaczej mówią o Panu Jezusie niż my. Ktoś, kto nie ma tego wyczucia, to nie będzie wiedział. I dopiero później się okazuje, że kiedy otwieram, tam zacznę szperać, co to jest za nazwisko, i bo się pojawiły takie propozycje, są właśnie u tych ruchów charyzmatycznych, oni promują bardzo dużo tych pozycji protestanckich i niektóre nawet mają imprymatur, co się dziwię. Jak może być coś zgodne z nauką Kościoła, skoro ten Kościół protestancki jest odłączony od prawdy i od tego, co jest prawdą w naszym Kościele. No ale to już zostawiam to tym, którzy się na tym lepiej znają. W każdym razie to jest też takie prowadzące trochę zamieszanie, bo skoro dostali imprymatur, ta pozycja protestancka, znaczy, że niby jest okej z naszym Kościołem. Ale jest to niebezpieczeństwo, że wchodząc w taką rzeczywistość czytania pozycji tych protestanckich, zaczynamy się zagłębiać, wychodzić. I stopniowo może się okazać, że ludzie będą odchodzić od Kościoła, bo tam jest wszystko weselej, sympatyczniej, nie mówi się o grzechach, nie ma wyrzutów sumienia, że dzieci, aborcji dokonałam, czy coś takiego. Tam wszyscy są happy, nie? I Pan Jezus jest taki miłosierny, bez sądu ostatecznego, bez sądu po śmierci. Tak, wszyscy są tacy sympatyczni i mili, no i wzywamy tego ducha, no i on ląduje, ten Duch Święty, wszyscy się bawią, cieszą, no ale nie ma tego rozliczenia, nie? Ze swojego życia, swojej moralności, nawet swojego życia. Ja pamiętam, że jak ja chodziłam na spotkanie ekumeniczne, żeby się uchować, tak było zawsze, myślałam, ekumeniczne, czyli różne wspólnoty chrześcijańskie, różnych kościołów, a tylko było mnóstwo tam, gdzie mieszkałam, to myśmy mieli zawsze modlitwę Ojcze Nasz, no i tam było wezwanie do Ducha Świętego, żeby stąpił, to ja zawsze modliłam się: Duchu Święty Kościoła Katolickiego, stąp. Bo jeżeli mamy zielonoświątkowców, którzy są protestantami i jeszcze jakąś tam odłamem spirytyzmu afrykańskiego, przynajmniej tak mówią protestanci, i jeszcze inne wspólnoty, które nie wiadomo z czego, jak powstały, bo tam każdy może sobie założyć swój własny kościół u protestantów, no to ja mówię, na wszelki wypadek, żeby nasz duch wylądował, przynajmniej żeby mnie ochronił przed wpływem jakichś duchów nieprawdy, duchów, które nie są zgodne z Chrystusem i z moim kościołem.